Dobry dzień, Tomasz Antoni Żak. Wciąż wraca temat broni. Broni posiadanej przez człowieka, broni posiadanej przez Polaków w domu. No to tak po prostu, żeby ją mieć, bo chcemy ją mieć. Jak inne rzeczy, które chcemy. Ale nie tylko dla samego chcenia, ale dla też przydatności tej broni. Wraca ten temat i wciąż jest kasowany, że tak powiem, przez polityków i przez tak zwaną opinię publiczną, która, jakby na to nie patrzeć, przez dziesięciolecia serwowania jej, a w różny sposób interpretowanej, ale zawsze idącej w tą samą stronę idei pacyfizmu, można powiedzieć, została nieco wytresowana i podnosi rączki za tym, że nie, broń w rękach człowieka to zagrożenie dla innego człowieka, więc się ogranicza dostęp zamiast go ułatwiać. I używa się oczywiście, bez względu na to, kto by nie rządził, stricte lewicowych argumentów, mówiących właśnie o tym, o czym przed chwilą powiedziałem, o tym, że ludzie by się pozabijali, gdyby mieli broń w domach. Ludzie by się pozabijali. W ogóle to jest takie straszne, śmiercionośne narzędzie. Czy faktycznie by się pozabijali? Bo jak to jest, ta nierównomierność, którą wielokrotnie podnoszona, to wciąż do nas nie dociera, że bandyta, on się nie stara o pozwolenie na broń. On ją ma i nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast ten, który bandytą nie jest, a może być tego bandyty celem, broni nie ma i mieć za bardzo nie może. A więc na dzień dobry staje w nierównym pojedynku z tym, który chciałby użyć broni przeciwko niemu. To jak to jest z tą naszą wolnością? Ktoś kiedyś powiedział, że są takie dwa najważniejsze znamiona wolności człowieka. Jedno to wolność słowa, a drugie to wolność do posiadania broni. Coś w tym pewnie jest. Bo moglibyśmy się tutaj odwołać do, no, na przykład do tego konstruktu takiego myślowego, który kojarzy Amerykę z państwem wolnych ludzi, a tam przecież dostęp do broni nie jest żadnym problemem. A moglibyśmy się też odwołać do innego państwa, już europejskiego, uważanego za być może najbogatsze państwo w Europie, jedne z bogatszych w świecie, czyli do Szwajcarii, w której w zasadzie w każdym domu jest broń. Czy skojarzenie tych dwóch rzeczy pozwala nam na wyciągnięcie jakichś wniosków? A ktoś powie, proszę pana, to jest demagogia, pan używa takich przykładów, żeby tutaj nam namieszać w głowie. Czy naprawdę demagogia? Czy te krwiożercze instynkty to są zdefiniowane od razu w człowieku, który posiada broń? A gdzie te krwiożercze instynkty są zdefiniowane w przypadku ludzi, którzy nie mają problemu z promocją aborcji? Jak to jest? Czy co jest po drugiej stronie takiego dyskursu? Mieć, nie mieć broń. Mieć, nie mieć krwiożerczych instynktów. Czy zabijać można w mocy prawa? No właśnie ta aborcja albo eutanazja, a w sytuacji, w której jest to konieczne, aby użyć broni, to już nie można, ponieważ to jest groźne dla jakiegoś tam wymyślonego społecznego prawa, które nami ma kierować. A co to jest broń? Oczywiście, że ona służy do tego, aby finalnie zadać komuś śmierć. To prawda. Ale to przecież finalnie i w bardzo określonych sytuacjach. My mówimy o sytuacji, w której ta broń jest w rękach człowieka, który wie, po co ona jest. Przez całe wieki Polacy mieli w rękach broń.
jakoś się nie pozabijali, a jeżeli jej używali, to używali do obrony swojej ojczyzny. W sam raz w naszej historii trudno znaleźć sytuacje, w których broń przez nas używana miała charakter napastniczy, że Polska była takim jakimś tam najeźdźcą. No nie. Albo bywało tak, że były to wojny o charakterze odwetowym, czyli jakaś tam akcja i reakcja, albo była to sytuacja, w której po prostu się broniliśmy. A nader często, bo tak jest skonstruowana historia naszego kraju, była to broń używana w sytuacji, umownie mówiąc, partyzanckiej. Zabory, okupacje. No właśnie, tak naprawdę my, Polacy, zaczęliśmy być rozbrajani właśnie w czasie zaborów, a potem w czasie okupacji kolejnych. No to jest oczywiste, że najeźdźca boi się, jeżeli w rękach tych, których najechał, których podbił, jest jakaś broń. Nigdy nic nie wiadomo, czy nie zostanie użyta przeciwko najeźdźcy. To groźne. Więc trzeba było coś z tym robić, więc rozbrajano ludzi pod karą. Zdecydowanie. Broń trzeba było oddawać, broń konfiskowano. No i... A potem przyszedł ten wspomniany przeze mnie chwilę temu pacyfizm, który okazał się być najlepszym sposobem na rozbrajanie ludzi, ponieważ nie odbierał broni fizycznie, tylko odbierał świadomość tego, że można ją po prostu mieć. Czyli mieszał nam w głowach. Pamiętacie Państwo raport z oblężonego miasta mistrza Herberta? I taką sekwencję, tam taką małą frazę, w której Herbert, myśląc o Polakach oczywiście, bo to był czas stanu wojennego, kiedy ten wiersz powstawał, pisał o afgańskich góralach, którzy się bronili i dawał ich jako jeden z przykładów takiej niezłomności w walce. Niedawno przeczytałem świetną książkę podróżniczą, opisującą dzieje wyprawy powojenne już, to jest coś ciekawe, przez kawał Europy i kawał Azji, niezwykły, chyba nie do powtórzenia już w tej chwili, gdy dwóch Polaków jedzie samochodem z Nadwisły aż do Chin, przez kraje różne, cały Bliski Wschód, nad rzekę Perłową do kantonu docierają samochodem. Niezwykłe. Ale w tej książce, którą swoją drogą serdecznie polecam, Ryszard Snagocki, Od Wisły do rzeki Perłowej, taki tytuł. W tej książce trafiłem na taką jedną ilustrację, na której stał mężczyzna w takim stroju arabskim, by ktoś powiedział, z turbanem na głowie i oczywiście z bronią w ręku. Z bronią w ręku. A podpis jest charakterystyczny podpis, nieco żartobliwy, bo to był Afgańczyk. I podpis mniej więcej tak sobie brzmi, że oto Afgańczyk, który nie występuje w przyrodzie inaczej jak tylko z bronią. Taka ciekawostka. Myśmy też kiedyś tak występowali w przyrodzie jako Polacy. Trudno sobie wyobrazić było Polaka bez broni. Nawet w wiejskiej chacie był jakiś karabin. Każdy mężczyzna miał szablę, czyli broń białą, ale były pistolety, były inne narzędzia związane z bronią i z wojną. No właśnie wojna. Wojna. Są różne wojny. Sprawiedliwe i niesprawiedliwe, najeźdźcze i jeszcze jakieś inne. To się mnoży. Państwo wiecie, że ta nomenklatura wojenna oczywiście weszła do naszego cywilnego życia, które się tak zmilitaryzowało, przynajmniej werbalnie. Nawet ta najważniejsza wojna, o której ja wiele razy mówiłem, wojna kulturowa, to też wojna. No i były jeszcze wojny święte. Różne takie wojny człowiek sobie wymyślał, ale zawsze świadomość tego była taka, że po drugiej stronie
jest coś więcej niż tylko odbieranie życia komuś, z kim się walczy. Wiele lat temu spotkałem człowieka, nieżyjącego już, niezwykłego człowieka. Robiłem taką serię materiałów historycznych poświęconych ludziom polskiej konspiracji Armii Krajowej i spotkałem człowieka, który należał do takiej specjalnej komórki wojskowej, konspiracyjnej w Armii Krajowej, do, jak to się fachowo nazywało, tutaj sobie patrzę, do oddziału dywersji Armii Krajowej. Mówię o panu poruczniku Tadeuszu Wilku. Piękne nazwisko, prawda? O pseudonimie Orbit. Pan Tadeusz działał na Podkarpaciu i mówiąc najprościej, on i jego oddział zajmowali się odstrzeliwaniem zdrajców i odstrzeliwaniem tych Niemców, którzy najbardziej zaszli za skórę ludności cywilnej okupowanego kraju. Pan Tadeusz miał w swoim życiorysie wiele przypadków, w których musiał wyciągnąć broń, wycelować, strzelić i zabić. Opowiadał mi o tym. I opowiadał mi o tym, że zdarzyło się coś po wojnie w jego życiu, które to wszystko spuentowało. On oczywiście zaraz po wojnie wylądował na Syberii w ramach takiej swoistej reedukacji bolszewickiej, jaką zafundowano bardzo wielu AK-owcom. Cudem uniknął śmierci, wrócił, potem oczywiście szarpany przez UB, gdzieś pracował na Opolszczyźnie i tam na tej Opolszczyźnie w jakimś browarze, bodajże w Głubczycach pracował, nawet pod zmienionym nazwiskiem i tam nie mógł spać, nie mógł znaleźć spokoju i pan Tadeusz pewnego dnia wziął wolne w pracy, wsiadł rano w pociąg i pojechał do Częstochowy, na Jasną Górę. Tak sobie wymyślił. Wszedł do klasztoru, długo się modlił przed Matką Bożą, a potem klęknął u konfesjonału, za którym siedział biały zakonnik z długą brodą. Wszystko mu powiedział. I powiedział, że nie ma spokoju, bo zabijał ludzi. Wszystko opowiedział temu zakonnikowi. Zakonnik długo milczał. Pan Tadeusz, jak opowiadał mi, myślał, że za chwilę usłyszy coś bardzo niemiłego, zostanie wgnieciony w ziemię z tą swoją winą, którą tutaj przyniósł, tak to rozumiał. Po dłuższej chwili zakonnik zadał mu takie pytanie. Słuchaj, bracie, a czy ty żałujesz tego, co zrobiłeś? I pan Tadeusz mówi, i wie pan co, ja wtedy jakoś tak gwałtownie, odruchowo powiedziałem, no jak żałuję? Gdybym miał więcej możliwości, to więcej bym tego draństwa wybił, Polska byłaby lepsza. I kiedy to powiedziałem, cytuję pana Tadeusza, nagle jakoś tak się we mnie wszystko zamknęło, mówię, ojej, ale ja głupi, dlaczego ja tak... A po drugiej stronie zakonnik powiedział, widzisz, jeżeli tak myślisz, to znaczy, że czyniłeś słusznie. A to, że klęczysz dzisiaj przed Bogiem, świadczy, że ta słuszność jest jak najbardziej również i duchowo uzasadniona. Ja daję ci rozgrzeszenie. Bądź spokojny. No taka wojna i taka puenta.